Dzisiaj o problemie samochodów parkujących na chodnikach, drogach pożarowych i w strefach zamieszkania. Problem tylko z pozoru może wydać się błahy i na pewno taki nie jest dla pani Stefanii z Rzeszowa i jej niepełnosprawnego męża. Pani Stefania poprosiła nas o pomoc, bo jak sama mówi, z powodu notorycznie parkujących przy jej klatce aut, które zastawiają cały chodnik i drogę dojazdową, jej mąż poruszający się na wózku inwalidzkim jest uwięziony w domu. Pani Stefania i jej mąż mieszkają na parterze domu na jednym z nowych osiedli w Rzeszowie. Chodnik ma tu 60 cm szerokości. Po uliczce z perforowanej płyty jąb nie przejedzie wózek inwalidzki. Chodnik zablokowany jest przez parkujące samochody. Pani Stefania i jej mąż mają mnóstwo problemów z poruszaniem. To są rzeczy niedopuszczalne. XXI wiek, miasto wojewódzkie, nowo powstałe osiedle, odpowiednio oznakowane, a gdyby nawet nie było oznakowane, nie wolno człowiekowi zabraniać poruszania się gdziekolwiek. Tym bardziej, że przez to, że nie może się poruszać, traci zdrowie. Każde z tych mieszkań na parterze miało garaż. To, że mieszkańcy sobie te garaże przerobili na pokoje, prawda, i dołączyli do zasobów mieszkania, to jest ich sprawa. Natomiast w związku z tą sytuacją brakło miejsc parkingowych i wszystko jest fajnie, pięknie, jeżeli samochód zostaje zaparkowany bezpośrednio przed tym garażem, ktoś stawia sobie bezpośrednio pod oknem, to jest jego sprawa, prawda? Natomiast gorzej jest, kiedy to auto zostaje zaparkowane bezpośrednio na uliczce dojazdowej. Jak tłumaczy pani Stefania i jej rodzina, nie chodzi tu tylko o ich wygodę, ale też o to, że taka sytuacja stwarza niebezpieczeństwo, bo przez uliczki zastawione autami nie dojedzie tu na przykład straż pożarna i inne pojazdy uprzywilejowane. Karetka musiała dojechać po ojca ciężko, w ciężkim stanie. Niestety nie mogła dojechać. Prosiliśmy sąsiadów o przyparkowywanie aut, traciliśmy cenne minuty. Kiedyś może stać się tragedia typu ktoś będzie miał uszczerbek na zdrowiu lub nie doczeka się tej karetki. Administrator wspólnoty mieszkaniowej wywiesił ogłoszenie na klatkach schodowych, w których przypomina o zakazie parkowania na ciągach pieszojezdnych oraz chodnikach przy klatkach schodowych. I jak usłyszeliśmy, to jedyne, co może w tej sprawie zrobić, bo właścicielem tego terenu jest wspólnota mieszkaniowa, czyli sami mieszkańcy. Z tego samego powodu nie może tu pomóc Straż Miejska. Jeżeli jest to na przykład nowe osiedle, jest wspólnota mieszkaniowa powinna wyznaczyć swojego jakiegoś przedstawiciela, który będzie się zajmował problemami na tym terenie. Jak sprawdziliśmy, problem chodników zajętych przez auta dotyczy większości osiedli w Rzeszowie, zarówno nowych, jak i starych. Mieszkańcy więc często zadają sobie pytanie, czy chodnik jest dla pieszych, czy dla aut? I co na ten temat mówią przepisy? Dopuszcza się parkowanie samochodu czy przednią osią, czy prawą stroną samochodu częściowo na chodniku pod warunkiem, że dopuszczają to znaki drogowe i pod warunkiem, że pozostaje 1,5 metra przejścia na chodniku dla osób pieszych. Jeżeli to miejsce jest niewystarczające z uwagi na niewielką szerokość chodnika, zatrzymywanie samochodu w tym miejscu na chodniku jest niedozwolone. Jest to wykroczenie, za które przewidziany jest mandat karny w wysokości 100 zł i 1 punktu karnego. Kolejnym problemem są szlabany czy ogrodzenia otwierane wyłącznie na pilota. Jedna ze spółdzielni rzeszowskich niedawno z nami wpadła na taki pomysł, aby taką rampę, która się otworzy, zestroić ze sygnałami zespołu ratownictwa medycznego. Pozwala to w momencie, gdy dojeżdża karetka i ma włączony sygnał dźwiękowy, automatycznie podnieść ten szlaban. Nie tylko Straż Miejska dba o to, żeby mieszkańcy nie łamali przepisów prawidłowego parkowania. Często robią to także internauci, publikując najbardziej zwariowane pomysły kierowców, na przykład na Facebooku, na profilach Mistrzowie Parkowania. Zebrałam dla Państwa trochę takich zdjęć internautów zrobionych na podkarpackich ulicach i parkingach. Proszę zobaczyć.
sposobem na częściowe chociaż rozwiązanie parkingowych problemów i usprawnienie ruchu w centrum Rzeszowa miało być wprowadzenie strefy płatnego parkowania. Jak po roku od wprowadzenia takiego rozwiązania jego skuteczność oceniają władze miasta? O tym Maciej Chłodnicki, rzecznik prezydenta Rzeszowa. W tej chwili ruch jakby na parkingach się unormował, bo rotacja jest dosyć duża. Samochody przyjeżdżają powiedzmy na godzinę, na dwie. Opłaci sobie, wyjeżdża, ktoś na to miejsce staje. Także tutaj rzeczywiście widzimy dużą zmianę. W centrum jest o tyle sytuacja specyficzna, że nie ma wolnego terenu, żeby parkingi budować. Planujemy w najbliższych latach wybudowanie kilku parkingów na obrzeżach miasta. To będzie się wiązać już z programem transportowym, z jego dalszym etapem, bo chcemy do tego doprowadzić, żeby samochody przyjezdne parkowały właśnie na obrzeżach miasta, czy ci ludzie, którzy będą się poruszać kolejką podmiejską, tam zostawiali samochody, przesiedzali się w komunikację miejską i docierali już do centrum autobusami. Jeśli chcielibyście Państwo zgłosić, że w jakimś konkretnym miejscu stoi nieprawidłowo zaparkowane auto, można to zrobić na przykład przez internet, wchodząc na stronę Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Wystarczy wybrać miejscowość, rodzaj zdarzenia, dokładne miejsce i wysłać takie zgłoszenie. Każde zgłoszenie jest sprawdzane przez policję. Dzisiaj to wszystko, a ja czekam na kolejne zgłoszenia w ważnych dla Państwa sprawach.